Dzień dobry, kochani. Dziś zapraszam Was na kolejne top 5 i tym razem będzie o Bundy. Marka, która powstała ponad 30 lat temu, została założona przez panią Bogdę Draniak. Dziś prowadzona jest przez jej córkę, panią Joannę Draniak-Kicińską, którą osobiście poznałam i uważam, że jest fantastyczną kobietą, pełną energii, pasji, rozwija markę w bardzo dobrym kierunku. Zresztą sami możecie to widzieć po ilości produktów dostępnych na naszym rynku, po tym jak marka się zmienia, powstają nowe serię, pojawia się też w sprzedaży, jak jest reklamowana. No mogłabym Wam tutaj opowiadać i opowiadać, ale dzisiaj będziemy skupiać się na troszeczkę innych detalach. Natomiast siedziba marki Bundy znajduje się w podwarszawskim Czosnowie na trasie do Gdańska. Jeśli będziecie przejeżdżać tą trasą, to zwróćcie uwagę, po prawej stronie z daleka będzie widać ogromny napis Bundy. I tak się składa, że ja również odwiedziłam siedzibę Bundy, stworzyłam nawet oddzielny film na ten temat, i pokazałam Wam w nim, jak wygląda serce Bundy od środka, czyli produkcja, laboratorium i nie tylko. Także film Wam się tutaj na górze wyświetli, zapraszam Was bardzo serdecznie do jego sprawdzenia. Teraz zdradzę Wam dwie ciekawostki, jeśli chodzi o Bundy. Pierwsza to jest taka, że pierwsze produkty marki Bundy powstawały w zaciszu domowym, które tworzyła oczywiście pani Bogda Draniak, i takim pierwszym kremem, który chyba stał się też bestsellerem marki właśnie na samym początku, był dobrze się sprzedawał, był krem odżywczy o bardzo ciekawej nazwie, a mianowicie Koala. Jestem ciekawa, czy ktoś z Was zna ten krem, miał możliwość, żeby go sobie potestować. Oczywiście krem nie jest już w tej chwili dostępny na rynku, ale może znajdzie się tutaj ktoś z Was, kto ten krem doskonale zna. A druga ciekawostka dotyczy samej nazwy marki Bundy, bo też właśnie ja czasami się zastanawiałam, kiedyś się zastanawiałam, skąd ta nazwa Bundy, aż w końcu dowiedziałam się, i dzisiaj Wam to zdradzę, że na samym początku marka Bundy miała zupełnie inną nazwę, a mianowicie B&D. B&D. O, powiedzmy tak. Skąd te skróty? No oczywiście od imienia i nazwiska pani Bogdy Draniak. Ale pomiędzy tymi skrótami znajduje się taki angielski znak, angielski, amerykański znak, który jeszcze w tamtych czasach nie był dobrze kojarzony. W ogóle znajomość języka angielskiego nie była powszechna i były problemy z tym, jak odczytać nazwę marki. Dlatego też pani Bogda stwierdziła, że zmieni nazwę. I słuchajcie, ten znacznik, ten taki znaczek właśnie AND, zamieniła na jego odpowiednik literowy, czyli AND. I tak powstało Bundy. Sprytne, prawda? Jeśli chodzi o same produkty marki Bundy i kosmetyki, to tak naprawdę marka, a jeśli chodzi o klienta detalicznego, rozwinęła się w przeciągu ostatnich kilku lat i stała się bardziej popularna w tej kwestii, ale muszę Wam powiedzieć, że Bundy, no właśnie, istnieje na rynku 30 lat i tak naprawdę wydaje mi się, że przez wiele, wiele lat kierowało swoje produkty do kosmetyki profesjonalnej, którą ja oczywiście się zajmuję, i tak też zaczęła się moja przygoda, bo pamiętam kilka dobrych lat temu, kiedy chodziłam na zabiegi do kosmetyczki, to wykonywała ona je wtedy na produktach marki Bundy. Później, kiedy trafiłam na studia z kosmetologii, sama miałam okazję na zajęciach praktycznych korzystać z tych produktów, a później w konsekwencji również szkolić się z Bundy i też sama pracowałam w salonie na kosmetykach marki Bundy. Stąd też wiem, że bardzo duży nacisk przez wiele, wiele lat był na tę kosmetykę profesjonalną. Natomiast Bundy też prowadziło taką sprzedaż detaliczną do klientów salonów kosmetycznych i produkty detaliczne, takie, które miały pogłębiać naszą pielęgnację zabiegową, czyli utrzymywać efekty w domu, były sprzedawane w salonach kosmetycznych. Ale podobno ta sprzedaż nie do końca szła tak, jak powinna iść, dlatego też marka skierowała swoje produkty właśnie do takiej ogólnodostępnej sprzedaży i zaczęła tworzyć linie profesjonalne dla klientów detalicznych.
Ale to, co jest najważniejsze i to, co wyróżnia markę, to przede wszystkim jakość. Jakość surowców, ponieważ marka korzysta z certyfikowanych wysokiej jakości surowców i takie też stosuje w swoich preparatach, ale też mała ilość substancji konserwujących, czyli konserwantów, przez co też lepsza jakość tych produktów w działaniu na naszą skórę. Dopasowanie ich do różnego typu skór, ale też różnych problemów. I jeśli sobie wejdziecie na sklep internetowy Bandi, to zobaczycie, że mamy tam podział nie tylko na linie i serie, ale mamy również podział na stronie ze względu na problemy naszej skóry. Czyli możecie znaleźć dla siebie preparaty, które będą odpowiednie dla cery naczynkowej, ale też takie preparaty, które będą działały na trądzik czy dobrze nawilżały. Oczywiście marka nie zrezygnowała z tych profesjonalnych linii i profesjonalnych preparatów, cały czas kontynuuje swoje działania w tej dziedzinie, ale też szkoli, przeprowadza różnego rodzaju konferencje, wykłady, bierze udział w różnych targach kosmetycznych dla profesjonalistów, także cały czas się w tym kierunku rozwija i też, co jest ważne, tworzy nowe preparaty do działania w salonach kosmetycznych, współpracuje z różnymi salonami, także widzicie, mamy tutaj bardzo fajny podział, że jest ta kosmetyka profesjonalna, która ma działać intensywnie, która ma przynosić rezultaty, ale mamy też preparaty profesjonalne do działania w domu. Muszę podkreślić jeszcze jedną ważną sprawę, a mianowicie to, że markę charakteryzuje taka rodzinna atmosfera i kiedy byłam w sercu marki, kiedy mogłam sama przez kilka dobrych godzin sprawdzić, jak to wygląda od środka, to powiem wam, że bardzo dobrze się czułam i ta atmosfera jest naprawdę taka widoczna, wy to czujecie, że to są kosmetyki, które są tworzone z ogromną pasją, które mają naprawdę działać, które mają być odpowiedzią na nasze potrzeby wymagających klientek, przez co też marka nie jest najtańszą marką dostępną w sprzedaży detalicznej, ale nie jest też najdroższą. I to, co mi osobiście się bardzo podoba, to to, że marka cały czas się rozwija, czyli szuka nowych substancji aktywnych, słucha swoich klientów, ich potrzeb, idzie w tym kierunku, zmienia opakowania, stara się, żeby to wszystko, te wszystkie kosmetyki były nie tylko skuteczne i przynosiły rezultaty, ale były też dla nas przyjemne w działaniu i dla naszych oka. No dobrze, to teraz przejdziemy do tych moich topowych kosmetyków, które dla Was dzisiaj wybrałam. I muszę Wam powiedzieć, że przetestowałam naprawdę ogromną ilość, jeśli chodzi o produkty Bandi. No i jak zawsze w każdej firmie znajdą się te produkty, które są lepsze i te, które są gorsze, co też oczywiście widać w sprzedaży tych preparatów, ale powiem Wam, że tak myśląc nad tą moją topową piątką, stwierdziłam, że wybiorę takie preparaty, które będą idealne do każdego typu skóry. Takie, które mogłabym polecić tak naprawdę bez patrzenia na to, jaki macie typ skóry, bez pytania Was. Takie, które będą odpowiedzią na wszystkie, można by było powiedzieć, potrzeby. I naprawdę mam nadzieję, że i Wam te kosmetyki przypadną do gustu. Mój numer jeden to będzie trychologiczny peeling do skóry głowy. To jest taki kosmetyk, po który ja sięgam już od dobrych kilku lat i nie wyobrażam sobie mojej pielęgnacji włosów bez właśnie tego produktu. Ja już Wam wielokrotnie wspominałam tutaj na moim kanale i opowiadałam o tym peelingu, ale być może ktoś jeszcze z Was go nie zna, dlatego dzisiaj postanowiłam, że muszę go Wam przedstawić i muszę Wam go jeszcze raz pokazać, ponieważ przetestowałam dostępne peelingi takie trychologiczne, kosmetyczne, drogeryjne do skóry głowy i moim zdaniem ten jest najlepszy, po prostu bije wszystkie tego typu preparaty na głowę, o, że tak dodam. Słuchajcie, peeling, jak działa w ogóle taki peeling do skóry głowy? Mamy tutaj działanie złuszczające, bo skoro dbamy o złuszczanie naszego naskórka, jeśli chodzi o twarz, jeśli chodzi o ciało, chcemy, żeby dobrze wyglądało, odkrywamy te młodsze warstwy, chcemy, żeby substancje aktywne z preparatów, które później nakładamy, lepiej działały, lepiej do tej skóry naszej wnikały, żeby były lepsze rezultaty, to dlaczego nie mamy robić tego na skórze naszej głowy? A ja chyba jestem przykładem tego, że
właśnie regularne złuszczanie, słuchajcie, skóry głowy prowadzi do tego, że te włosy naprawdę mają zupełnie inną jakość. Ich cebulki są, te mieszki włosowe są odsłonięte, lepiej przyjmują substancje aktywne, skóra jest oczyszczona, znikają problemy skórne, takie jak łupież, jakiekolwiek swędzenie. Regularne wykonywanie takiego peelingu naprawdę przynosi świetne rezultaty w pielęgnacji waszych włosów. To, co jest ciekawe, no tutaj mamy buteleczkę szklaną, która ma pojemność 100 ml i mam nadzieję, że kiedyś marka zainwestuje w nieco większe te opakowania, ponieważ one naprawdę bardzo szybko się zużywają, a w sumie nie opakowanie, tylko jego zawartość. Do tego dołączona jest taka szklana pipetka, bardzo wygodna, wkładamy ją sobie tutaj do buteleczki i tak też przechowujemy ten preparat. Nabieramy odpowiednią ilość peelingu, rozprowadzamy go na naszych włosach, musimy go dobrze wmasować, rozprowadzić tutaj, słuchajcie, na całej skórze naszej głowy, no i później spłukujemy, myjemy włosy. Także nie jest to nic skomplikowanego. Konsystencja jest taka wodnista, odrobinkę bym powiedziała żelowa, przez co też tak szybko nie spływa nam ze skóry głowy i to jest ogromny plus. A co mamy w składzie? W samej konsystencji nie znajdziecie żadnych drobinek peelingujących, które mogłyby Wam się kojarzyć właśnie z peelingiem i z takim złuszczaniem mechanicznym skóry głowy. Tutaj mamy natomiast mocznik, kwas mlekowy, miętę pieprzową, alantoinę oraz estry oliwy z oliwek. Skład jest, słuchajcie, naprawdę świetny i ma działać na naszą skórę. Oczywiście na początku, kiedy zaczynacie w ogóle kurację takim peelingiem, wygląda to odrobinę inaczej i wszystko macie dokładnie opisane w ulotce, która jest umieszczona w opakowaniu, w tym oto kartoniku, także warto przeczytać. Później już w takiej codziennej pielęgnacji, takiej standardowej pielęgnacji wystarczy wykonać taki peeling raz na 3 tygodnie, raz na miesiąc i to Wam spokojnie wystarczy, żeby dbać odpowiednio o skórę głowy. Także moim pierwszym hitem, takim topowym hitem, jeśli chodzi o Bandi, to będzie zdecydowanie ten trychologiczny peeling do skóry głowy. Moim drugim takim topowym kosmetykiem będzie tonizujący żel do mycia twarzy do stosowania rano i wieczorem serii Eco Friendly Care. I to jest seria ekoceutyków, seria, która ma bardzo fajne składy, bardzo powiedziałabym takie ekologiczne składy, bo tutaj mamy aż 95% substancji, 98% przepraszam, składników pochodzenia naturalnego. Bardzo dobre składy, ekologiczne opakowania, zobaczcie na ten kartonik, szklane buteleczki, wszystko mogłabym powiedzieć dopracowane w najmniejszym detalu. To jest w ogóle świetna seria i myślę, że każdy z Was powinien się nią zainteresować, a ja zainteresowałam się nią na samym początku, nie dlatego, że jestem zwolenniczką pielęgnacji naturalnej, ale dlatego, że we wszystkich składach znajdują się probiotyki. Probiotyki, które ja ostatnio pokochałam ze względu na ich działanie na mój organizm, jak również na moją skórę i za jakiś czas będzie film na moim kanale, gdzie Wam dokładnie o tym wszystkim, o tych probiotykach opowiem, ale dzisiaj właśnie postanowiłam wyróżnić ten żel, bo to jest taki preparat, który będzie sprawdzał się idealnie u każdego, przy każdym typie skóry, ze względu na swój skład, ze względu na konsystencję i na to, jak fantastycznie na skórę działa. I zacznę może od tego, że żel ma pH 5. Jego przeznaczenie to jest właśnie do oczyszczania skóry, do mycia skóry, do stosowania go z wodą, ale już ma też działanie tonizujące, więc nie musicie po nim nakładać toniku. Konsystencja samego preparatu jest taka wodnisto-żelowa, kolor powiedziałabym taki lekko mleczny, natomiast zwróćcie uwagę na to, że w składzie tego preparatu nie ma żadnych barwników, jak również nie ma sztucznych substancji zapachowych, więc ten aromat, który możecie wyczuć, jest spowodowany substancjami aktywnymi, składnikami, które zostały wykorzystane właśnie do stworzenia formuły tego żelu. W składzie jego mamy łagodną betainę, mamy również bioferment z bambusa oraz bioferment z kukurydzy oraz popularną w ostatnim czasie trehalozę.
Żel nie podrażnia skóry, wręcz powiedziałabym, że ją bardzo przyjemnie koi. Nie ma takiego uczucia ściągnięcia, które bardzo często pojawia się w zetknięciu różnego rodzaju preparatów myjących z wodą, więc tego też nie musicie się obawiać. Poza tym pięknie skórę doczyszcza, pielęgnuje ją, a ten skład, to działanie, coś fantastycznego. Opakowanie o pojemności 90 ml naprawdę starcza na długo, chociaż przydatność tego żelu to jest 6 miesięcy, o ile się nie mylę, już Wam chcę to potwierdzić, tak, 6 miesięcy. Także jeśli szukacie dobrego żelu do mycia twarzy, o fantastycznym składzie, w bardzo dobrej cenie, opakowanie, ekologiczna seria do stosowania rano i wieczorem dla osób, które posiadają skórę wrażliwą, to ja właśnie polecam Wam ten mój numer 2, jeśli chodzi o top 5 bani. No dobrze, idziemy dalej i teraz pokażę Wam kolejny hicior. Coś, co jak zostało wprowadzone do tych wszystkich kosmetyków marki, to powiedziałam, muszę to mieć i muszę to wypróbować. A mam tutaj na myśli olejowy koktajl z witaminą, z aktywną witaminą C z serii C-Active Care do stosowania rano i wieczorem. Dlaczego tak bardzo mnie ten preparat zachwycił? Słuchajcie, między innymi dlatego, że marka jako jedna z pierwszych na naszym rynku i to w dodatku polska marka wprowadziła aktywną, jedną z najlepszych form witaminę C, taką, którą możemy stosować przez cały rok. Nie musimy się obawiać o jakiekolwiek podrażnienia, nie musimy się też obawiać o jakiekolwiek przebarwienia. To jest taki typ, taka forma witaminy C, która sprawdzi się u każdego. I dlatego właśnie dzisiaj postanowiłam wyróżnić ten preparat i Wam go pokazać. On ma konsystencję taką bardzo lekkiego olejku. Po nałożeniu na skórę wchłania się stopniowo. To też zależy od tego, jaki typ skóry posiadacie, bo jeżeli będziecie mieć skórę suchą, przesuszoną, odwodnioną, to ten preparat momentalnie zostanie przez skórę pochłonięty. Jeśli macie tak jak ja cerę mieszaną lub też tłustą, to on będzie wchłaniał się stopniowo i ja na przykład lubię stosować go samodzielnie przed nałożeniem filtra w porannej pielęgnacji lub też w wieczornej pielęgnacji jeszcze pod krem, taki lekki krem. Wtedy po prostu sprawdza się idealnie. Pachnie tak delikatnie ogórkowo, ziołowo, cytrusowo. To jest zapach, który momentalnie ulatnia się z naszej skóry, więc też nie musicie się o to obawiać. A co dodatkowo mamy w składzie? W składzie tego preparatu oprócz witaminy C mamy jeszcze bakuchiol. Bakuchiol, który jest roślinnym odpowiednikiem witaminy A, roślinnym odpowiednikiem retinolu i też taką substancją, którą można stosować przez cały rok. A jak wiecie, retinolu nie stosujemy w okresie mocnego napromieniowania, nie stosujemy latem. Tutaj jednak mamy połączenie świetnej formy witaminy C, dodatkowo właśnie z witaminą A w postaci bakuchiolu i jeszcze dodatkowo mamy fermentowany olej z arcydzięgla. No słuchajcie, to jest tak wspaniały, kompletny kosmetyk, tak wspaniałe serum, że ja Wam gorąco je polecam. Jeśli zastanawiacie się nad jakimkolwiek preparatem z witaminą C, a bardzo często piszecie mi, Anita, poleć mi jakieś fajne serum, takie, które mogę stosować przez cały rok, które sprawdzi się do mojego typu skóry, to ja zawsze polecam Wam właśnie ten koktajl olejowy. Bo moim zdaniem marka po prostu stworzyła coś niesamowitego i powinna dostać za to nagrodę. Powinna dostać za to nagrodę, bo to jest świetny, słuchajcie, olejowy koktajl, który gorąco Wam polecam. I na zakończenie dzisiejszego filmu pokażę Wam dwie kuracje. Dwa preparaty, które można stosować w takiej codziennej pielęgnacji, w zależności troszeczkę od pory roku, ale też dopasowane do typu Waszej skóry i problemów, z którymi się borykacie. I pierwszy kosmetyk, do którego ja praktycznie regularnie wracam, bo widzę jego niesamowite działanie, to jest kremowa kuracja nawilżająco-naprawcza z serii Anti-Dry. To jest ta seria bardziej medyczna, bo jak wiecie albo i nie, Bani ma podział takich swoich serii na te właśnie bardziej te medyczne, gdzie mamy skoncentrowane, silne substancje aktywne i takie do codziennej pielęgnacji, plus oprócz tego mamy serię z filtrami, mamy serię ekoceutyków i mamy preparaty do pielęgnacji.
pielęgnacji włosów. No ale dobrze, wróćmy do tego oto kosmetyku. Ja go kocham z kilku względów. Po pierwsze, za jego fantastyczną, kremową, gęstą konsystencję, która po nałożeniu na skórę jest niczym taki plaster, maska, który stopniowo się wchłania, ale pozostawia ją niesamowicie miękką i gładką. Stosuję go zawsze na noc, a w momentach, kiedy przeprowadzam różnego rodzaju kuracje, na przykład kuracje z kwasami i jak wiecie, kwasy przesuszają troszkę naszą skórę, więc ta kuracja sprawdza się idealnie. Jest dopełnieniem właśnie tych moich zabiegów z kwasami i sprawia też, że po nałożeniu wieczorem rano skóra jest niesamowicie miękka. Ona jest przyjemna w dotyku, nie jest podrażniona, nie jest przesuszona, nie ma tego efektu takich suchych skórek. To jest coś niesamowitego, więc mamy fajną konsystencję i mamy bardzo fajne działanie. Dodatkowo też zapach. Powiem Wam, że mi ten zapach troszeczkę kojarzy się z kremem Nivea. Tym takim standardowym, granatowym, w takim okrągłym opakowaniu na pewno większość z Was kojarzy. Ja ten zapach Nivea uwielbiam, on mi się kojarzy z moimi czasami dzieciństwa. I troszkę mi właśnie w tej kuracji ten zapach tak przypomina ten krem Nivea. Ale tutaj mamy też świetny skład i to też jest bardzo, bardzo ważne. A mianowicie w składzie tego preparatu, tej kuracji znajdziemy estry cholesterolu, które właśnie wspomagają nam odbudowę tej naszej bariery naskórkowej, tego płaszcza hydrolipidowego, który bardzo często jest uszkodzony, czy to po lecie, czy po przesuszeniu zimowym, czy podczas różnego rodzaju kuracji, zabiegów laserowych, zabiegów z kwasami. Estry cholesterolu to jest świetne rozwiązanie. Do tego mamy ektoinę, mamy tutaj również olej kokosowy i niskocząsteczkowy kwas hialuronowy, które mają wszystkie te substancje w połączeniu ze sobą mają naprawiać naszą skórę, nawilżać, nawadniać, odbudowywać i tak rzeczywiście dzieje się w przypadku tego kosmetyku. Tu mamy też duże opakowanie 50 ml z pompką, przez co jest bardzo higieniczne, bardzo wygodne, super się sprawdza. No i tak jak mówię, polecam Wam, jeśli posiadacie skórę suchą, przesuszoną, odwodnioną, warto pomyśleć o takiej kuracji. Możecie ją stosować jako w tych takim najgorszym momencie stanu Waszej skóry. Jako codzienna wieczorna pielęgnacja, albo też w momencie, kiedy rzeczywiście coś ze skórą się dzieje, przeprowadzać różnego rodzaju zabiegi, stosować zamiennie z Waszą pielęgnacją, uzupełniać, stosować jako taką silnie odbudowującą maskę całonocną, no po prostu świetny, świetny preparat. I ostatni kosmetyk, który Wam dzisiaj pokażę, ale nie ostatni ze względu na poziom działania, tylko po prostu ostatni jako dopełnienie całego filmu i tych wszystkich informacji, które chciałam Wam dzisiaj przekazać. Ale uwaga, bestseller marki. To jest jeden z najlepiej sprzedających się kosmetyków i zdobył on naprawdę ogromną ilość nagród, co świadczy o tym, że rzeczywiście klientki go kochają. I to jest kolejna kuracja. Krem z kwasem migdałowym i polihydroksykwasami. O, to jest taki krem, do którego ja regularnie wracam w okresie jesienno-zimowym. Od lat, mimo tego, że zmienił on opakowanie, to jest naprawdę świetny. To jest preparat do stosowania na noc, ze względu na to, że mamy tutaj mieszankę kwasów. Zaraz Wam powiem, jakie są tutaj kwasy. Ale to jest też taki preparat, który mogą stosować praktycznie wszystkie osoby, bez względu na typ swojej skóry. Bo mamy tak, kwas migdałowy, który jest kwasem delikatnym, no delikatnym, to jest taki kwas, który mogą stosować nawet osoby posiadające cerę naczyniową. To nie jest kwas drażniący, ale kwas, który bardzo fajnie, delikatnie naszą skórę złuszcza. Dodatkowo mamy te polihydroksykwasy, czyli w składzie mamy tutaj kwas laktobionowy oraz glukonolakton. To są dwa polihydroksykwasy, które w połączeniu jeszcze z tym kwasem migdałowym przynoszą świetne efekty. I to jest też taka kuracja, którą stosujemy minimum 3 miesiące wieczorem, bo nie używamy tego preparatu w dziennej pielęgnacji i nie zauważycie momentalnie efektu jego działania. Myślę, że te takie pierwsze efekty pojawiają się po miesiącu, ale z czasem stosowania tej kuracji te efekty są naprawdę widoczne i uzbrójcie się w cierpliwość, bo zobaczycie, że skóra będzie miała wyrównany koloryt, zmniejszą się wypryski, zmniejszą się zaskórniki, ale też zmniejszą się pory.
będzie naprawdę rozświetlona ta skóra, będzie wyglądała pięknie, bo mamy tutaj działanie złuszczające, takie niewidoczne działanie złuszczające, więc nie zobaczycie żadnego efektu tych suchych skórek, gdzieś tam coś będzie się działo, absolutnie nie. Natomiast pojawi się rzeczywiście ten efekt wygładzenia skóry, poprawy jakości, poprawy koloru waszej skóry. Coś fantastycznego. Tak naprawdę, jeśli jeszcze nigdy nie zaczynałyście kuracji z kwasami, a chciałybyście rozpocząć i nie wiecie od czego, albo też nie stać was na to, żeby zainwestować w profesjonalne zabiegi salonowe, które trzeba wykonać w serii mniej więcej co 2-3 tygodnie, to zacznijcie od tego preparatu. Bo marka ma jeszcze w ofercie drugi preparat z kwasami, trochę inna kombinacja, natomiast myślę, że ten to jest taki kompleksowy kosmetyk, krem, który będzie sprawdzał się przy każdym typie skóry. Także ja Wam gorąco go polecam, jeśli go jeszcze nie znaliście, to wpiszcie sobie koniecznie na listę. Myślę, że wszystkie kosmetyki, o których Wam dzisiaj powiedziałam, są naprawdę godne uwagi. I na zakończenie dzisiejszego filmu pytanie do Was. Czy znacie markę Bandy? Jeśli tak, to jaki jeden kosmetyk jest waszym ulubionym? Taki naj, który sprawdza się u was najlepiej i który mogłybyście go dzisiaj w komentarzu polecić innym dziewczynom lub też mężczyznom. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i za to, że wytrwaliście do końca tego filmu. Jestem ciekawa, co sądzicie na temat tych kosmetyków, które Wam dzisiaj pokazałam. I też napiszcie, czy je znacie, czy się u Was sprawdzają. Oczywiście możecie też dać w komentarzach, które kosmetyki się u Was nie sprawdziły i chciałybyście, żeby marka podziałała na nich, żeby je trochę ulepszyła. Może, kto wie, będzie to jakiś taki... będzie to taka mała szpilka do tego, żeby marka coś tam zaczęła działać. W każdym razie, dziękuję Wam jeszcze raz za obecność. Linki do preparatów, o których Wam dzisiaj opowiedziałam, znajdziecie w opisie do tego filmu. Zapraszam Was do kolejnych publikacji. Trzymajcie się ciepło. Pa!